W Muzeum Orsay trwa aktualnie wystawa poświęcona twórczości Vincenta Van Gogha w jego ostatnich tygodniach życia. Spędził je w Auvers-sur-Oise pod Paryżem i tam też zmarł. 27 lipca 1890 roku postrzelił się i dwa dni później skonał w swoim pokoju w gospodzie Ravoux. W ciągu 70 dni Van Gogh namalował 74 obrazy i 33 rysunki. Wystawa obejmuje około 40 obrazów oraz 20 rysunków, które zostały sprowadzone z różnych światowych muzeów oraz kolekcji prywatnych. W pierwszej połowie roku ekspozycję można było oglądać w Amsterdamie. Vincent przeniósł się do wioski auvers sur 20 maja 1890 roku. Zakończył właśnie roczny pobyt w hospicjum dla obłąkanych w Saint-Rémy-de-Provence i jego brat Theo, pragnąc zapewnić mu spokój, poszukiwał miejsca z dala od zgiełku miasta. Tak się złożyło, że znajomy Tao, również kolekcjoner sztuki, pan doktor Gachet, mieszkał w Over, a do tego był lekarzem specjalizującym się w chorobach mentalnych. No i obiecał zaopiekować się Vincentem. Zwiedzanie wystawy zaczynamy właśnie od spotkania z doktorem Gachetem, który vis-a-vis -vis wejścia wita nas zerkając portretu autorstwa Vincenta. Następnie przechodzimy do salki poświęconej doktorowi, który jak się okazuje był również malarzem amatorem i co ciekawe podpisywał swoje prace pseudonimem Paul van Ryssel. To doktor Gachet, diagnozując u Vincenta melancholię, zalecił mu wytężoną pracę, która miała być antidotum na cierpienia psychiczne. Vincent dostosował się do zaleceń i codziennie wyruszał ze sztalugą w plener. Większość owoców tej ciężkiej pracy oglądamy w kolejnych salach. I tak przenosimy się w magiczny świat twórczości Van Gogha. Jego wyjątkowa technika malarska, użyte barwy, sposób konstruowania obiektów powodują, że można zatracić się w rzeczywistości stworzonej przez artystę. No więc zatracamy się w krajobrazach zower, uliczkach, miasteczka, polach, ogrodach. Czasem ciężko się oderwać od jednej pracy. Można wodzić wzrokiem bez końca, przyglądając się pociągnięciom pędzla, szczegółom, odcieniami zieleni czy błękitu, próbując odkryć tajemnicę magnetyzującego krajobrazu. Oglądając obrazy, miałam cały czas na uwadze, że każdy z nich reprezentował kolejny dzień życia Vincenta. W końcu musiał tworzyć przynajmniej jeden lub więcej obrazów dziennie w tak krótkim czasie. Zwiedzałam więc over dzień po dniu, jakbym chodziła po śladach artysty. Jedna salka poświęcona jest też miasteczku over. Znajdziemy tu stare zdjęcia oraz dużą mapę zaznaczonymi miejscami powstania niektórych obrazów. Na wystawie znajdziemy też trochę portretów, kilka martwych natur oraz szkice. Znalazło się również kilka interesujących prac wykonanych w technice mieszanej, np. grafitem, tuszem i akwarelą. Oraz uwaga, paleta Van Gogha. Przedostatnia sala poświęcona jest cyklowi obrazów, które mają nietypowy rozmiar. Długość 100 cm na 50 cm wysokości. Vincent namalował 13 takich prac, z czego aż 11 znalazło się na wystawie. W ostatniej sali na wielkim ekranie można obejrzeć fragmenty filmu fabularnego o Wincencie. Van Gogh był interesującą postacią dla twórców filmowych, zwłaszcza jego czas spędzony w Oversie Ruas i owiana tajemnicą śmierci. Ta część salki poświęcona była też dokumentacji związanej z odejściem artysty, jak rejestr zgonów czy list doktora Gacheta do Teo informująco o tragicznym wydarzeniu. Oczywiście na końcu wychodzimy na sklepik, w którym możemy zakupić wincentowe gadżety, aby potem wspominać wystawę w zaciszu domowym. Mam nadzieję, że relacja z wystawy była dla Was wartościowa i dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie koniecznie znać w komentarzu oraz obserwujcie profil po więcej ciekawych treści o paryskich i francuskich muzeach sztuki, wystawach i artystach. Na razie.